To był jeden z ostatnich dni października. Miałem wtedy jakieś 17 lat. Wróciłem ze szkoły wyjątkowo wcześnie. Z powodu choroby nauczycielki historii skończyliśmy lekcję o 11:30. Mama miała przyjechać z pracy dopiero wieczorem, więc wpadłem na pomysł, że zrobię jej niespodziankę i uprzątnę ogród. Zrobienie kubek z liści nie zajęło mi zbyt wiele czasu. Kiedy zacząłem umieszczać je w materiałowych workach, dostrzegłem mojego 11-letniego brata, Dominik. Jak zawsze uśmiechnięty. Dumnie wmaszerował do domu ze swoim czerwonym tornistrem na plecach. Byłem pewny, że zaniesie plecak do swojego pokoju i za chwilę przyjdzie mi pomóc. Możecie wyobrazić sobie, jak się wówczas wkurzyłem, widząc, jak mój brat wychodzi na dwór z piłką i zaczyna trenować strzały na plastikową bramkę ustawioną w rogu ogrodu. Już miałem do niego podejść i zasugerować mu, żeby pomógł mi trochę w jesiennych porządkach, gdy nagle dostrzegłem jakąś postać zbliżającą się w stronę domu. Dominik! Krzyknąłem. Znowu nie zatrzasnąłeś za sobą furtki. Przez ciebie wlazła nam tu jakaś cyganka. Mój brat spojrzał na mnie tym swoim wzrokiem niewiniątka, przez który zawsze wychodził z największych opresji. Oparłem grabie o drzewo i ruszyłem w stronę nieproszonego gościa. Zdziwiłem się trochę, gdyż już dawno nie było u nas żadnej cyganki. A ta kobieta zapewne nią była. Ubrana w czarną spódnicę, znoszony fioletowy polar oraz czarne, dziurawe półbuty. Przystanęła na mój widok, podpierając się o laskę. Nie wiem, ile mogła mieć lat, ale wyglądała na naprawdę starą. Kiedy tak stała przygarbiona, dostrzegłem dwa szczegóły, które do dziś nawiedzają mnie w najgorszych koszmarach. Pierwszym z nich były jej paznokcie. Długie, pożółkłe i powykręcane, przypominające bardziej szpony jakiegoś ptaka. Kiedy przyjrzałem się jej pomarszczonej twarzy, dostrzegłem drugi szczegół. Cyganka posiadała szklane oko. Było ono dużo większe od naturalnego. Poza tym sztuczną tęczówkę wyróżniał jej czerwony kolor. Mój brat stanął obok mnie, kiedy starsza kobieta odezwała się niskim, charczącym głosem, przypominającym bardziej głos mężczyzny. Babcia chce jeść. Dajcie babci jeść. Przykro mi, ale nie mamy nic do jedzenia. Proszę stąd odejść. Jak to nie mamy? Przecież mama upiekła wczoraj szarlotkę. Możemy panią poczęstować. Pamiętam, że zmierzyłem Dominika groźnym spojrzeniem, po czym odrzekłem. Niech tu pani chwilę poczeka. Zostawiłem w ogrodzie klucze od domu. Zaraz wracam. Jak powiedziałem, tak też zrobiłem. Poszedłem do ogrodu. Wyciągnąłem z kieszeni bluzy pęk kluczy i wróciłem przed dom. Przeraziłem się, widząc, że zarówno cyganki, jak i mojego brata nigdzie nie ma, a drzwi do domu są szeroko otwarte. Wpadłem czym prędzej do środka, wyobrażając sobie, że zastanę cygankę szperającą po szufladach kredensu. W mieszkaniu panowała jednak cisza. Zastanawiało mnie, jakim cudem ktoś otworzył drzwi. Minąłem po cichu mały przedpokój. Następnie przeszedłem długi korytarz i wszedłem do kuchni. Ujrzałem starszą kobietę siedzącą przy stole. Przed nią na talerzu leżał spory kawałek ciasta. Mój brat siedział naprzeciwko cyganki. Kiedy zbliżałem się do stołu, zauważyłem, że kobieta trzyma za rękę mojego brata i coś mu szepcze. Kiedy jednak mnie zobaczyła, zmarszczyła brwi i puściła rękę Dominika. Jak tu weszliście? Zawołałem, na co mój brat odpowiedział. Ja otworzyłem drzwi, przecież mam własne klucze. Dopiero teraz przypomniałem sobie, że rodzice kazali dorobić zestaw kluczy dla Dominika, aby po powrocie ze szkoły nie musiał pożyczać ich od babci mieszkającej 2 domy dalej. Poczekałem, aż cyganka dokończy konsumpcję ciasta. Gdy wstała, spojrzała na mnie i szeroko uśmiechnęła się. Był to niby zwyczajny uśmiech, ale jakoś przeraziło mnie wówczas to spojrzenie. Smakowała szarlotka? Spytałem. O tak, smakował. Bardzo mi zasmakował. Pamiętam, że nic nie odpowiedziałem. Odprowadziłam cygankę do drzwi i kiedy minęła próg, odwróciła się i ponownie uśmiechnęła tym swoim koszmarnym uśmiechem. W jej wielkim, sztucznym oku dostrzegłem własne odbicie. Zasmakował mi, zasmakował. Powtarzała charczącym głosem, oddalając się w stronę otwartej furtki. Wróciłem do domu i poczułem smród, jaki zostawiła po sobie staruszka. To była mieszanka potu, moczu, stęchlizny i jeszcze czegoś cuchnącego. Pomimo silnego wiatru i deszczu, który dosłownie 5 minut wcześniej zaczął padać, otworzyłem kilka okien, aby pozbyć się tego smrodu. Oczywiście nakrzyczałem na Dominika, żeby nigdy więcej nie wpuszczał obcych do domu. Spytałem go także, co mówiła do niego cyganka wtedy, kiedy wszedłem do kuchni i zastałem ją, jak trzymała brata za rękę. Przyznam, że wydało mi się to co najmniej dziwne. Dominik spuścił głowę i nic nie odpowiedział. Mój brat od zawsze był dzieckiem radosnym i pełnym energii. Tamtego dnia, a dokładnie po wizycie cyganki, coś się zmieniło. Chłopiec cały dzień przesiadywał w salonie, patrząc w okno. Pytałem go co jakiś czas, czy źle się czuje. Jednak on odpowiadał, że nie. Mama wróciła z pracy przed 20. Zrobiła 2 wielkie omlety i tak we trójkę spędziliśmy wieczór. Dominik był jakiś osowiały, ale myślałem wtedy, że to ten silny wiatr tak na niego działa. Kiedy miał 8 lat, nasz tata zginął przygnieciony drzewem, przewróconym wskutek wichury. Po skończonej kolacji pozmywałem naczynia, a następnie poszedłem się myć. Mama położyła się wcześniej tego wieczoru, twierdząc, że boli ją głowa. Kiedy w szlafroku zmierzałem do swojego pokoju, dostrzegłem, że u Dominika pali się światło. Zdziwiło mnie to, gdyż było sporo po 21 i o tej porze mój mały brat zwykle spał już w najlepsze. Kiedy zajrzałem do środka, zastałem go siedzącego na skraju łóżka ze spuszczoną głową. Po tym, jak zorientował się, że wszedłem do jego sypialni, podniósł głowę i spojrzał na mnie smutnym, wręcz przygnębionym wzrokiem. Ej, wszystko w porządku? Spytałem, siadając na łóżku obok brata. Tak, chyba tak, odparł Dominik cichym, łamiącym się głosem. 11-latek był wyraźnie rozpalony na twarzy. Pomyślałem, że ma gorączkę. Przyłożyłem swoją dłoń do jego czoła, co tylko upewniło mnie w swoich przypuszczeniach. Wstałem z łóżka. Powiedziałem bratu, żeby się kładł oraz aby nie szedł następnego dnia do szkoły. Chyba że rano poczuje się lepiej. Zgasiłem światło i już miałem wyjść z pokoju, kiedy Dominik zawołał. Zaczekaj! Nie zapalając światła, stanąłem w progu pokoju i spytałem. O co chodzi? Muszę cię o coś spytać, odparł mój brat, ponownie siadając na łóżku. Pytaj tylko szybko, bo prawdę mówiąc strasznie jestem już śpiący. Myślisz, że umieranie może być fajne? Pytanie brata sprawiło, że nogi się pode mną ugięły. Co ty powiedziałeś? Uważasz, że umieranie może być przyjemne? Dominik, myślę, że nie. Śpij już. Gdy wyszedłem z pokoju brata, poczułem się jakoś dziwnie. Jego głos brzmiał tak poważnie. On nigdy wcześniej się tak nie zachowywał. Pomyślałem, że z powodu gorączki ma jakieś omamy. Nie chciałem budzić mamy, więc udałem się do swojego pokoju. Zasnąłem dość szybko, w przekonaniu, że rano będę musiał poważnie z nim porozmawiać. W środku nocy obudził mnie jakiś krzyk oraz przenikliwy ziąb. Wstałem z łóżka, spoglądając na zegar wiszący na ścianie. Było kilka minut po 2:00. Dość szybko zorientowałem się, że to był krzyk mojej mamy. Stała w przedpokoju i widząc mnie spytała, czy otwierałem jakieś okno. Odparłem, że nie, po czym schodząc na dół zauważyłem, że drzwi frontowe są otwarte. Boże, ktoś włamał się do naszego domu! Krzyknęła moja mama, wpadając tym samym w panikę. Chciałem prędko zadzwonić na policję, jednak coś mnie tknęło, aby sprawdzić, czy z Dominikiem wszystko w porządku. Kiedy wszedłem do jego pokoju, zesztywniałem, widząc puste, posłane łóżko. O Jezu, gdzie jest twój brat? Wrzasnęła mama, stając obok mnie i chwytając się za głowę. Wszedłem w głąb pokoju i gdy wyjrzałem przez okno, zauważyłem, że w drewutni w ogrodzie pali się światło. Po kilkudziesięciu sekundach pędziliśmy z mamą przez ogród w strugach deszczu i w porywach lodowatego wiatru. W pewnym momencie ujechałem i upadłem prosto w błoto, dzięki czemu mama wyprzedziła mnie i jako pierwsza dotarła do drewutni. Po tym jak wstałem i powoli zacząłem zbliżać się w stronę gospodarczego domku, usłyszałem krzyk mojej mamy. Chociaż nie, to nie był krzyk. To był wrzask. Taki, jakiego jeszcze nigdy nie słyszałem. Przeciągły, przeszywający, mrożący krew w żyłach wrzask. Stanąłem jak wryty, kiedy mama wyszła z drewutni z wybałuszonymi oczami, zasłaniając usta rękami. Padła na mokrą trawę i wijąc się wrzeszczała w niebogłosy. Minąłem ją i gdy wszedłem do środka, poczułem silny ścisk w żołądku. I ponadto zakręciło mi się w głowie. Mój brat wisiał. Jakieś pół metra nad ziemią. Bose stopy. Piżama z kubusiem puchatkiem. Sznur zawieszony wokół szyi i ta twarz. Sina. Zapuchnięta. Wybałuszone oczy patrzące prosto na mnie. Ale w nich nie było już życia. Wiedziałem to. Dlatego odruchowo zgasiłem światło. Wyszedłem z drewutni i zacząłem wymiotować. Mama wrzeszczała. Ja wymiotowałem. To wydarzenie sprawiło, że zostałem całkiem sam. Ciało Dominika spoczęło w białej trumnie na cmentarzu parafialnym. Policja jakiś czas prowadziła śledztwo, podejrzewając, że mój brat został zamordowany. Przecież to niemożliwe, żeby 11-latek tak po prostu popełnił samobójstwo. Śledczy nic jednak nie znaleźli, prócz zdjęcia naszego taty wyciągniętego z albumu i ukrytego pod poduszką w pokoju Dominika. Nie mogłem uwierzyć własnym uszom, kiedy policjanci ustalili, że śmierć mojego brata musiała być wynikiem samobójstwa. Wykluczono udział osób trzecich. Moja mama wylądowała w szpitalu psychiatrycznym i przebywa tam do dnia dzisiejszego. Po całej tej tragedii mieszkałem u dziadków aż do ukończenia liceum. Życie w naszej małej wiosce było jednak prawdziwym koszmarem. Ludzie uznali nas za patologiczną rodzinę. W całej miejscowości aż roiło się od plotek. Jedni gadali, że Dominik był bity przez naszą mamę i dlatego się powiesił. Jeszcze inni twierdzili, że zapewne musiał być wykorzystywany seksualnie. Kto wie, czy nie przeze mnie. Odetchnąłem z ulgą, kiedy wyprowadziłem się wreszcie do miasta i tam podjąłem studia prawnicze. Natłok nauki sprawił, że zacząłem powoli zapominać o całej tej przeklętej tragedii. Jednak pewnego dnia wszystko wróciło. To było na trzecim roku. Poznałem pewną przesympatyczną dziewczynę. Miała na imię Rita. W tamtym okresie sporo pisałem. Wymyślanie różnych opowiadań stanowiło pewną odskocznię od monotonii codzienności. Rita uwielbiała czytać moje dzieła. I to właśnie ona motywowała mnie do tworzenia kolejnych historii. Kiedy zbliżyliśmy się do siebie bardziej, dużo rozmawialiśmy. Zwykle rozmowy te dotyczyły przyszłości. Jednak pewnego razu było inaczej. To właśnie przeszłość stała się tematem, który podjęliśmy i który ponownie odświeżył moje wspomnienia z tamtej tragicznej, deszczowej nocy. Najpierw dowiedziałem się, że Rita również miała brata. Miał takie delikatne rysy twarzy i włosy, jasne jak aniołek, wspominała przez łzy dziewczyna. Coś mu się stało? Miał 12 lat, kiedy umarł. Po tych słowach Rita zaczęła płakać. Mój brat też nie żyje. Straciłem go, jak miałem 11 lat. Czasem mnie wkurzał, ale dopiero po jego śmierci zrozumiałem, jak bardzo go kochałem. Wierzę, że... Ale widzisz, mój brat nie umarł normalną śmiercią. On się powiesił. Po ostatnim słowie, którego użyła, zrobiło mi się zimno. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Jakiś czas siedzieliśmy w ciszy. Jednak Rita najwyraźniej musiała się komuś zwierzyć. Zaczęła mi opowiadać o swoim bracie. Co lubił, czego nie lubił. Jaki był jego ulubiony film. Następnie rozpoczęła wspominanie tego dnia, w którym umarł jej brat. Co sprawiło, że dostałem gęsiej skórki. Uwierz mi, całe lata próbuję to sobie jakoś wytłumaczyć, ale nie potrafię. Czasami myślę, że Piotrek to zrobił, bo kilka miesięcy wcześniej stracił mamę. Ona umarła na raka. Ale jak tak logicznie myślę, to jest niemożliwe. Tamtego dnia on był taki wesoły. To były jego urodziny. Przyszli koledzy, upiekłam tort. Po przyjęciu był co prawda jakiś nieswój, ale myślałam, że to z powodu tego, że na niego nakrzyczałam. Bo widzisz, mój brat był bardzo wrażliwy. Zawsze chciał wszystkim pomagać. Tamtego wieczoru pojechałam jeszcze do sklepu i Piotrek został sam w domu. Kiedy wróciłam, zderzyłam się w progu z jakąś brudną kobietą w czarnej chustce. Mój brat wpuścił ją do domu i poczęstował tortem. Musiałam na niego nawrzeszczeć, bo przecież tak nie można. To mogła być złodziejka. Gdy Rita tak opowiadała, poczułem się jak we śnie. Koszmarnym śnie. W jej historii było tyle analogii. Tyle podobieństw do tego, co spotkało mnie. Dziewczyna wysmarkała nos i kontynuowała. Gdybym tylko wiedziała, co stanie się w nocy. On zniknął. Gdy po pierwszej szłam do łazienki, zajrzałam do jego pokoju i Piotrka tam nie było. Zadzwoniłam na policję. Przyjechali i szukali go całą noc. Kazali mi czekać w domu na wypadek, gdyby wrócił. O świcie przyszli z tą wiadomością. Mój brat nie żył. Znaleźli go w lesie. Wisiał na drzewie. Rita całkiem się rozkleiła. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Nic nie odpowiedziałem. Czasami chciałem jej wyznać, że spotkała mnie identyczna historia. Ale nie mogłem. Sam w to nie wierzyłem, więc dlaczego ktoś inny miałby mi uwierzyć? Historia opowiedziana przez Ritę wywarła na mnie tak ogromne wrażenie, że nie mogłem się na niczym skupić. Myślałem tylko o cygance. Z każdym dniem nabierałem przekonania, że to właśnie ona zamordowała mojego brata. I kto wie, ile jeszcze dzieci. Prowadziłem nawet prywatne śledztwo, ale nie przyniosło ono żadnych rezultatów. Zaniedbywałem naukę, przez co szybko wywalili mnie ze studiów. Znalazłem zatrudnienie w niewielkim sklepie spożywczym. Pracowałem jako ochroniarz. Pewnego dnia, tuż przed zamknięciem sklepu, wdałem się w pogawędkę z moją szefową. Pani Maria była naprawdę świetnym człowiekiem. To właśnie ona załatwiła mi pracę w swoim sklepie. Kilka lat wcześniej straciła męża. Mężczyzna, jadąc samochodem, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Podobno był pod wpływem alkoholu. Kiedy tak rozmawiałem z młodą kobietą, temat rozmowy zszedł na jej 12-letniego syna, Oskara. Muszę szybko wracać do domu, bo mój mały urwis znów coś nawywija. Powiedziała pani Maria, trzymając dwoma palcami długiego papierosa. Co? Synek sprawia jakieś problemy? Nie, to grzeczny dzieciak. Ale proszę sobie wyobrazić, że dziś rano brałem prysznic, a on siedział na dole i jak co sobotę oglądał kreskówki. No ale przecież większość dzieci w tym wieku ogląda bajki. Tak, ale nie do tego zmierzam. Gdy wyszłam z łazienki, poczułam jakiś okropny smród. Weszłam do sypialni sprawdzić, czy Asia nie narobiła w pampersa, ale Asia grzecznie spała w łóżeczku. A kim jest Asia? A, bo jeszcze panu nie mówiłam. To moja siostrzenica. Ma rok i kilka miesięcy. Siostra podrzuciła mi ją do poniedziałku, bo musiała wyjechać do Niemiec na pogrzeb ojca kolegi. Wracając do tematu, zeszłam na dół i zobaczyłam mojego syna z jakąś obcą babą w salonie. No niech pan sobie tylko wyobrazi. Jakaś stara cyganka zadzwoniła do drzwi. Ja oczywiście nic nie słyszałam, a mój Oskarek wpuścił ją do domu i przygotował jej kanapki z dżemem. W sumie niepotrzebnie tak na niego nawrzeszczałam, bo po tym jak wywaliłam z domu tę kobietę, Oskar się rozbeczał i pobiegł do pokoju. Mały buntownik. No ale wie pan, to mogła być zwykła złodziejka. Poczułem się dziwnie. Ta historia brzmiała tak znajomo. Koszmarnie znajomo. A jak wyglądała ta cyganka? No, cyganka jak cyganka. Czarna spódnica, chusta na głowie. A, miała takie wielkie szklane oko. Fuj, niedobrze mi się zrobiło na sam widok. Zesztywniałem. Zrobiło mi się gorąco. Po chwili zimno i znów gorąco. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. To nie mógł być zbieg okoliczności. A jeśli tak? Jeśli to tylko zbieg okoliczności. Zrobię z siebie idiotę, dzwoniąc na policję i ostrzegając, że syn mojej szefowej może być kolejną ofiarą... No właśnie. Ofiarą kogo? Staruszki, która kilkanaście lat wcześniej wyglądała na co najmniej 70-latkę? Było kilka minut po 21, kiedy zaparkowałem samochód przed domem pani Marii. Uznałem, że to najlepsze rozwiązanie. Obserwować dom całą noc. Pewnie nic się nie wydarzy. W końcu sporo osób ma w dzisiejszych czasach protezy oka. Na zewnątrz panowała deszczowa jesienna pogoda. Siedziałem tak sobie, słuchając radia. Minęła 22. 23. 24. 1. I poczułem, że zaraz usnę, kiedy w pokoju na górze zapaliło się światło. Momentalnie odechciało mi się spać. Po krótkiej chwili światło zgasło. Pewnie ktoś był siku. Pomyślałem, gdy nagle drzwi frontowe otworzyły się i z budynku wyszedł ciemnowłosy chłopiec. Trzymał coś w rękach. Coś, co przypominało mi koc. Dzieciak był w kapciach i piżamie. Zamknął po cichu drzwi i powolnym krokiem udał się na tyły ogrodu. Chwyciłem do rąk latarkę i pobiegłem w stronę ogrodzenia. Miałem dylemat, czy zadzwonić przy furtce, ale pomyślałem, że nie ma na to czasu. Wziąłem nieznaczny rozbieg i pokonałem jakoś to drewniane ogrodzenie. Upadając po drugiej stronie, uderzyłem kolanem w jakiś cholerny krawężnik, przez co z ledwością zdołałem stanąć na nogi. Idąc w ciemnościach, czułem się jak we śnie. To wszystko było takie nierealne. Ogród był naprawdę wielki i na samym jego końcu dostrzegłem małą drewnianą budkę. W niewielkim kwadratowym oknie paliło się światło. Zbliżając się w tamtą stronę, usłyszałem głośny płacz dziecka. Przeszył mnie lodowaty dreszcz, gdyż zorientowałem się, że nie jest to płacz dwunastolatka, tylko bardziej przypomina płacz niemowlaka. Nagle coś wypełzło z szopy i zaczęło kierować się w stronę ogrodzenia. Stanąłem sparaliżowany strachem. To wyglądało jak olbrzymi, czarny wąż. Wiło się w trawie, gdy zniknęło za ogrodzeniem, za którym rozpoczynał się las. W tym miejscu zauważyłem postać. Nie dostrzegłem żadnych szczegółów, poza jednym. Na twarzy tego kogoś coś świeciło, coś czerwonego. Wpatrywałem się jeszcze chwilę w tę postać, gdy nagle moją uwagę zwróciło coś innego. Z drewnianej budki wyszedł ciemnowłosy chłopiec, trzymający w ręku kanister z benzyną. Usłyszałem przeraźliwy wrzask i z szopy zaczął wydobywać się dym. Ruszyłem w tamtą stronę. Minąłem dzieciaka i wpadłem do budynku. Poczułem smród spalonej skóry. Na plastikowym stole leżało malutkie dziecko. Ogień trawił jego ciało. Już nie wrzeszczało. Kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem zwęglone małe ciałko. Przypominało bezwłosą lalkę, ale wiedziałem wówczas, że to człowiek. To był człowiek. Asia. Zdesperowany chwyciłem za kawałek materiału przylepionego do skóry dziecka, chcąc wynieść je na zewnątrz. Nie udało się. Stopiony plastikowy stół na dobre złączył się ze zwęglonym ciałem. Mógłbym opowiadać, co było dalej, ale to, co wydarzyło się później, jest już nieistotne. Przyjechała policja, prokurator. Przesłuchiwali mnie całą noc. Chcieli nawet przypisać mi winę, ale nie znaleźli żadnych dowodów. 12-letni chłopiec trafił do szpitala psychiatrycznego. Pewnie zastanawiasz się, co powiedziała cyganka wówczas mojemu bratu, kiedy w naszej kuchni trzymała go za rękę. Jak przekonała go do targnięcia się na własne życie. Mogę jedynie powiedzieć, co odrzekł mi ten 12-letni dzieciak, trzymający w ręce kanister, wtedy gdy wyszedłem z szopy. Spojrzał na mnie przygnębionym wzrokiem i odparł: musiałem to zrobić. Ta pani, ona powiedziała mi rano, że mój zmarły tatuś bardzo cierpi w piekle. Powiedziała, że jak go kocham, to muszę spalić Asię, bo wtedy tatuś trafi do nieba. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału MysteryTV. Studio Lektor.pl. Scenariusz Szymon Mandrak. Czytał Jakub Rutka.